Cześć wszystkim, z tej strony Roszpunek. Zapraszam Was na 14 odcinek serii Cyberpunk 2077 i najprawdopodobniej będzie to ostatni odcinek w tym roku, a mianowicie dopóki nie będzie patch, ten duży styczniowy, mam nadzieję naprawiający sporo błędów, ponieważ ostatnie odcinki nagrywam 3-4 razy dziennie, jakby poświęcam 3 godziny, 4 godziny tak naprawdę na jeden odcinek, nie licząc renderowania i wysyłania całości na YouTube. No, nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby denerwować się sytuacją taką, jaką jest cyberpunka, raczej czerpać przyjemność z tego, co się robi i z samej gry. Także mam nadzieję, że uda się ten odcinek nagrać bez żadnych błędów czy kraszy, a tymczasem zapraszam Was na gameplay. Niezła jest. Co to znaczy, że nie mogę wejść? Jestem tu co tydzień. Nie ma pan wstępu do strefy VIP. Mam! Nie, nie ma pan. Proszę to wyjaśnić z menadżerką. Sam wyjaśnij, zakutapało. Wiesz, kim ja jestem? Jakiś problem? Ten kretyn nie rozumie, że mam prawo tam wejść. Z tego, co widzę, członkostwo VIP wygasło. Co? Proszę zachować spokój, bo będziemy musieli pana wyprowadzić. Wracasz do siebie na górę? Zaraz, idę się najpierw odlać. Thank you.
sobie żadnego pierdolenia, że boli. Przecież to jest hologram. Wyjątkowa z ciebie osoba. Ja jestem Sky, a ty się nazywasz Vincent. Po prostu V. Nie lubię, kiedy obcy używają mojego imienia. Jasne. Widzę, że to będzie ciekawa rozmowa. A zatem V. Widzę, że umierasz. Szukam kogoś. Evelyn Parker pracowała tu. Znasz ją? Wiesz, gdzie jest? Wiem, że potrzebujesz odpowiedzi. Ale nie tych, o których myślisz. Możesz mówić jaśniej? Znalezienie Evelyn Parker wcale nie jest dla ciebie najważniejsze. Czuję to, tak jak czuję twój lęk. Jedyne, co potrafisz, to mówić zagadkami. Nie mogę ci pomóc, jeśli sam nie chcesz sobie pomóc. Tanie sztuczki. Naprawdę? Możesz mi odpowiedzieć na pytanie, gdzie znajdę Evelyn Parker? Wiesz o niej cokolwiek, kiedy tu była ostatnio? Dlaczego menadżerka mówi, że Evelyn tu nie pracuje? Evelyn ma swoją historię. Wiem, że jest też częścią twojej. W końcu ją znajdziesz. Zawsze dopinasz swego. No dobrze. Powiedz mi, co jest dla mnie najważniejsze? Jest coś, o czym z nikim nie rozmawiasz. Widocznie mam powody. Powiedz to na głos. Nie dla mnie, ale dla samego siebie. Już raz umarłem. I teraz umieram po raz drugi. Nie wiem, jak to powstrzymać. Boisz się, ponieważ straciłeś z oczu cel. Kiedyś chciałeś być najlepszy. Co się stało z tym pragnieniem? Zostać legendą. Nadal tego chcę. Ale dotarło do mnie, że mogę już nie zdążyć. Teraz wystarczy mi, że zostawię po sobie jakiś ślad. Zamiast marzeń śnisz koszmary. Boisz się, że zostaniesz wymazany? Czy boisz się zostać kimś innym? Śmierć to koniec. Zniknę i nie będzie już niczego. Nawet ty nie możesz tego wiedzieć na pewno. Chociaż się już o nią otarłeś. Dobrze pamiętam, czym jest umieranie. Jeszcze nie otrząsnąłeś się z żałoby po sobie samym. To już przeszłość. Co było, to było. Oszukujesz się. Nawet jeśli to prawda, co mi więcej zostało? No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Ty mi to powiesz? Tak. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Nie wiem, czy dam radę. Tyle wokół się dzieje. Wszystko podlega ciągłej zmianie. Również ty. Świat jest ciągłym stawaniem się, a ty możesz na niego wpływać. Nie oglądaj się za siebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Dziękuję. Nie chce mi się wstawać. Wszystko ma swój koniec. Samuraj. Co jest? Wywaliło mnie z sesji? Chcę porozmawiać. Porozmawiać. Właśnie użyłeś hamulca awaryjnego. Coś poszło nie tak? Ostatnio sporo rzeczy dzieje się w mojej głowie, ale to było coś nowego.
odświeżającego. Dom spełnia swoje obietnice. Rozumiem, czemu ludzie tu wracają, ale nie po to tutaj przyszedłem. Powiedz mi, co wiesz o Evelyn Parker? Nic nie wiem. Tu każdy ma swoją kabinę i swoje problemy. Swój mały świat. A ty wlazłeś do mojego. I chcesz go teraz urządzać po swojemu? Nie sądzę. Musisz mi pomóc. Proszę. Chcę się tylko dowiedzieć, gdzie jest. Nic jej nie grozi z mojej strony. Słuchaj, to nie jest najstabilniejsza praca na świecie. Jednego dnia tu jesteś, drugiego cię nie ma. Nic nadzwyczajnego się tutaj ostatnio nie wydarzyło? Dobra. Słyszałam, że jej klient odwalił jakiś lewy numer. Nic więcej nie wiem. Takie rzeczy zdarzają się tutaj częściej, niż ktokolwiek chciałby przyznać. Ta twoja Evelyn miała wspólne tematy z Tomem. Godzinami chrzanili od rzeczy. Jego pytaj. Akcja z klientem? Co się stało? Doszło do jakiejś burdy, ściągnęli ochronę, a potem wyciszyli sprawę. Nikt nie drążył tematu. Tutaj nie należy za dużo wiedzieć i za dużo słyszeć, rozumiesz? Gdzie doszło do tego wypadku? W jej kabinie, przecież mówiłam, że była z klientem. Numer kabiny? 11. Kabina jest teraz zajęta? Nie sądzę, chyba jest ciągle nieczynna. Muszę się dostać do tej kabiny. Po co się tam pchasz? To moja sprawa. Możesz ją otworzyć czy nie? Mogę, ale nie pokazuj się więcej w mojej. Gadaj z Tomem. Tom? Kto to jest? Lalka taka jak ja. A co myślałeś, że gwiazda filmowa? Gdzie go znajdę? Strefa VIP, kabina 2. Chyba. Dzięki. Jednak potrafisz być pomocna. Zajrzyjmy. Ślady krwi. Niedużo jej. Rana raczej nie była śmiertelna. Widzisz to? Nic tu nie ma. No właśnie. A powinno być. Port, do którego podpina się... Wymontowali go? Ciekawe czemu. To jednak nie klientowi puściły hamulce. Nieźle je odwaliło. Co to mogło być? Atak cyberprzychodzy? Może ktoś się włamał zdalnie, jakiś netrunner. Dziwne.
też dobrze. Co podać? Nowy sprzęt. Wszystko jedno. Motor, nie motor. Motor to masz prawo. Niech on lepiej mówi krótko i na temat. Dwa. Prania mózgu w jeden dzień to za dużo nawet dla mnie. Cześć. Chyba coś się zepsuło. Nie bardzo wiem co. Chyba nie mam twoich danych. Nie wiem co robić. Spokojnie. Nie potrzebujesz danych. Nie jestem klientem. Przyszedłem porozmawiać konkretnie z tobą, nie z Lalką. Jesteś Tom, tak? Mhm. Chcę się skontaktować z Evelyn Parker. Ja też próbowałem. Nie odbiera telefonów. Dzwoniłem do niej parę razy. Nie ma jej tu? Miała wypadek. Podobno pojechała robić sobie nowy faceplate do kliniki w Osace? Nie, w Oslo. To w końcu Osaka czy Oslo? Zdecyduj się. Oslo, na pewno. Do tego wypadku doszło, kiedy była z klientem. W jej kabinie znalazłem krew. Wiesz, takie rzeczy czasem się tu zdarzają. I nikt się tym nie przejmuje? Dostajemy nowe wszczepy, urlop na rekonwalescencję i czasem nawet rekompensatę. Ale to dziwne, że Evelyn wyjechała tak daleko. Sama ci powiedziała, że wyjeżdża? Nie, po prostu nie przyszła do pracy. Nie odbierała telefonu, więc zapytałem Woodmana, co z nią. To on mi powiedział, że wyjechała. Gdzie znajdę tego Woodmana? Pewnie siedzi w swoim biurze na zapleczu, ale klienci nie mogą tam wchodzić. Woodman, co to za jeden? Pan Forrest. Wszyscy na niego mówią Woodman. W sumie to nie wiem dlaczego. Aha. Kim jest ten pan Forrest? Zajmuje się lalkami, znajduje talenty i rozwiązuje problemy. Jasne. No pewnie, że biorę udział. Do jakiej pojemności? No pewnie, że mam taki motocykl. Wiem, gdzie to. Niech ten Woodman w końcu powie coś konkretnego. Lalki naprawdę mają nasrane do ołów. Mnie też dobrze. Nowy sprzęt. Sprzęt kupiłem. Motocykl, nie motor. Motor. A. Możemy.
Coś ich za... Alarmowało. Tutaj widzisz? O drugiej w nocy ściągnęli wszystkich ochroniarzy do lokalu. Wezwali też posiłki z Tiger Claws. Tiger Claws nagminnie szpiegują lalki. Oni wiedzą o wszystkim, co się dzieje w kabinach. Sczytują dane z chipów behawioralnych. Spodziewałeś się czegoś innego? Nie. Ale ciekaw jestem, czy zachowują to wszystko dla siebie, czy sprzedają. A jeśli tak, to komu? To nie jest prawa dla klientów. Ty, weź zamknij ze sobą drzwi z drugiej strony, okej? Jak widzisz, jestem zajęty. Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Taka tutaj nie pracuje. Ale pracowała. Co się z nią stało? Pewnie złapała jakiegoś bogatego jelenia. Wszystkie tego próbują. Niektórym się udaje. Zapomnij o niej i spróbuj z Roxanne z dwójki. Dupa podobna, a resztę odwali chip behawioralny. Nie poczujesz różnicy. Wyglądasz mi na rozsądnego człowieka. Myślę, że się dogadamy. A ty mi wyglądasz na niezłego zjeba. No, ale zobaczymy. Słucham. Widzę, że kompletnie do ciebie nie trafia to, co próbuję przekazać. To może inaczej zaczniemy. Lepiej się dobrze namyśl, co właściwie próbujesz osiągnąć. Bo zaczynasz mnie wkurwiać. Możemy to załatwić bez podwijania rękawów. Po co utrudniać sobie życie? Moje jest całkiem łatwe. Ja się i tak w końcu dowiem, gdzie ona jest. A jak już się dowiem, to zaczną się dziać różne rzeczy. Nie chcesz wtedy być po niewłaściwej stronie. Twoja strona niby jest właściwa. Zawsze. No już. Dobra. Pogadajmy jak ludzie. Ta laska, której szukasz. Parker? To, że jej tutaj nie ma, to już wiem. A gdzie jest? Słuchaj, nie wiem, na ile się orientujesz w działaniu domów lalek,
Lalki to nie są wyjątkowe istoty, które dają ukojenie i rozkosz. To pracownicy, którzy mają jeden cel. Przynosić zysk. Ewelin przestała przynosić zysk. Niestety dla niej, tak. Widziałem, jak załatwiła klienta. To był jakiś atak? Netranerski. Przeprowadzony przez chuj wie kogo. Musiał się na tym znać i wiedzieć, co się robi z Dekiem. Rozjebał jej chip. Próbowaliśmy naprawić. Nie udało się. Często się zdarzają takie przypadki? A widziałeś kiedyś sprzęt, który nigdy się nie psuje? Chip behawioralny im strada do głowy. Niektóre wariują. Na ich miejsce są dziesiątki chętnych. Rachunek jest prosty. Do rzeczy. Co się stało z Ewelin? Dostałem polecenie, żeby ją zutylizować. Zabiłaś ją? Nie. Znalazłem Reapera. Twierdził, że potrafi naprawiać takie rzeczy. Dlaczego zaprowadziłeś ją do Reapera, zamiast wypełnić polecenie? Kurwa. Nie jesteśmy rzeźnikami. Likwidacja lalki to ostateczność. Ja dzwonię do rodziny, jeśli jakaś ma rodzinę. Ale myślisz, że jest dużo tatusiów, którzy wezmą do siebie katatoniczną dziwkę z początkami cyberpsychozy? Pewnie nie. Wypuszczanie ich na ulicę nie wchodzi w grę. To by nam popsuło renomę. No cóż, to lepsze niż kulka w łeb. Lubię cię. Wszystkie lalki tak mówią. Lepsze niż kulka. Nazwisko i adres tego Reapera. Nie znam nazwiska. Nie wkurwiaj mnie. Funkcjonuje jako Fingers. Ma klinikę w jakimś obstranym zaułku niedaleko Jig Jig Street. Tam szukaj tej swojej Evelyn. A tu się więcej nie pokazuj. Pojedź windą, bo nie chcę, żebyś się dłużej kręcił po obiekcie. Doktor Fingers z Jig Jig Street. Brzmi jak marzenie. Możesz już odebrać broń. Miłego dnia. Kiedy zapragniesz znowu znaleźć się w chmurach, nie czekaj. Jak to działa? Funkcjami motorycznymi lalki steruje algorytm przetwarzający twój profil i doznania w czasie rzeczywistym. Chip behawioralny blokuje także pamięć krótkotrwałą lalki. Czyli nie zostanie żaden ślad po tym spotkaniu? Jeśli powiem, że tak, uznasz, że wizyta u nas nie ma sensu. Jeśli powiem, że nie, uznasz, że wizyta jest niebezpieczna. Zgaduję, że nie jest ani niebezpieczna, ani bez sensu. Dokładnie tak. I rzadko okazuje się tym, czego się spodziewasz. Teraz mnie zaciekawiłaś. Wesołe miejsce. Na swój oślizgły, przygnębiający sposób. Bo to jednak człowiek, kurwa, no. Widzę, że nie zmieniłeś zdania na temat domów lalek. Zmieniłem. Wcześniej uważałem, że trzeba je omijać z daleka. A teraz, że trzeba je wyjebać w kosmos. Myślisz, że ją znajdziemy u tego Fingersa? Jestem martwym gościem w głowie truposza, niewyrocznią.
Okej, udało się dokończyć odcinek. Zakończyliśmy chmurę. I tak jak mówiłem, następne odcinki pojawią się dopiero po hotfixie tym styczniowym, dużym, gdzie mam nadzieję nie będą już tak często występowały krasze tymczasem. Trzymajcie się, cześć!